Siemaneczko, witam was w nowym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie małą aktualizację. Będziecie mogli zobaczyć, co się pozmieniało u moich pająków. Pokażę wam takie gatunki jak Monocentrobus Balfouri. Jakaś poecjoteria też się pojawi. I będziecie mogli zobaczyć, jak kończą się moje próby zasadzenia żywych roślin w terariach. Jeśli chcecie, to już teraz możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. A teraz lecimy z odcinkiem. Zaczniemy sobie od Monocentropus Balfouri. On dostał nowe terrarium, jest to kostka 25x25x25. Do środka włożyłem jej, widzicie tu jakieś korzonki, jest trochę suszonego mchu, jakiś robotek, plus kamienie i kawałek korka, tak żeby trochę urozmaicić to podłoże. Podłoże również nasypałem tak po skosie, powiedzmy, tutaj niżej, bo niestety wentylacja nie pozwalała nasypać więcej. Za to w tym miejscu pająk ma miejsce, żeby sobie pokopać, jeżeli będzie chciał. Terrarium jak terrarium, ale myślę, że większość z was ucieszy się, jeżeli będzie mogła zobaczyć pająka. No i właśnie teraz macie tutaj dorosłą samiczkę. Aranżacji wam nie nagrywałem, ale teraz wam pokazuję. A jeszcze zapomniałem wspomnieć, tam teraz fragment widzicie, specjalnie dla Andrzeja jest poślupany korek. A za chwilę powinna pojawić wam się scenka, jak przekładałem tą samicę, ale uprzedzam, był to klip, który był kręcony, tak wiecie, na szybko. No ale może takie coś was chociaż w pewnym stopniu zadowoli. Dość popularny gatunek, nadaje się do hodowli grupowej. Często ludzie tak utrzymują, no i ja jeszcze nie miałem tutaj grupówki Balfouri u siebie, ale może kiedyś spróbuję. Jak dla mnie Monocentrobus Balfouri jest fajną opcją, jeśli ktoś by się chciał zacząć zajmować takimi już bardziej jadowitymi ptasznikami. Wiadomo, że zdarzają się osobniki agresywne, jednak na ogół jest to gatunek, który woli uciekać niż kąsać. I tu wam właśnie powiem, że no dość płochliwe są. Miałem u siebie kilka sztuk, no i żadna nie była jakaś skora do atakowania, ale do ucieczek to już wszystkie prawie że. Może sobie spróbujemy ją tutaj szturchnąć. Będę się śmiał, jak teraz tak mówiłem, że taka spokojna, a tutaj zacznie atakować. O, widzicie? Już uciekła. Także zostawmy to w spokoju. Kiedyś ktoś się mnie pytał, czy hodowla Pelinobius muticus, no i innych gatunków podziemnych, to hodowanie dziury w ziemi? Otóż odpowiedź brzmi, to jest hodowanie kopczyka w tubie. Tak wygląda właśnie pojemnik gatunku Pelinobius muticus. Pająk się całkowicie zakopał, wyrył trochę ziemi, usypał górkę, no i właściwie tyle go widzieli. Bardzo możliwe, że przygotowuje się do wylinki, no ale właśnie tak wygląda hodowla gatunków podziemnych. Częściej są zakopane pod ziemią, niż wychodzą gdzieś na zewnątrz. No ale taki już ich urok. W sumie z dziury jest tutaj taka mała, ale tylko dotąd dochodzi. Pająk się tutaj za bardzo nie postarał. No ale gdyby ktoś chciał wiedzieć, co u moich podziemniaków, no to u jednego z nich właśnie to, czyli niewiele. A teraz przejdźmy sobie do roślin, o których mówiłem na początku filmu. Mamy trzy pojemniki, w sumie dwa pojemniki, jedno terrarium. W nich były sadzone rośliny, no i teraz wam pokażę, jak tutaj to wyszło. Pierwsza niech będzie Polcedaria metallica, tutaj został posadzony bluszcz, no i jak widzicie, on się całkiem tutaj utrzymuje, jeszcze się nie zmarnował. Widzicie krople wody jeszcze od zraszania. W ogóle pamiętajcie, że jak są takie wysokie temperatury, to też szybciej wszystko w pojemniku paruje, także zraszać trzeba troszkę częściej. O, narobione na szybę, właściwie na ściankę pojemnika. Jak to poe mają w zwyczaju. No ale co do roślin, no to tutaj jest w miarę git. Wszystko się trzyma. Może wam jeszcze tutaj spróbuję jakoś pająka pokazać. No i jest nasz osobnik, na chwilę obecną jakieś 2,5 cm długości ciała. Chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych poecjoteria. No wszyscy wiedzą, że jest niebieska i ogólnie jest piękna. Niestety tutaj kamera aż tak tego nie oddaje, ale trochę tego niebieskiego już u niej widać. Nawet nie tak mało. Czasami można się spotkać ze stwierdzeniem, że poecjoteria metallica jest jedną z najspokojniejszych poecjoteria. No jednak w moim przypadku jest to najbardiej rozbiegana poe, jaką mam. Także no, nie do końca bym się zgodził ze stwierdzeniem, że są aż takie spokojne. No ale że są ładne, no to już nie ma z czym dyskutować. Ale idźmy sobie może dalej. A teraz przejdźmy sobie do Acanthoscuria geniculata. Jeśli ktoś pamięta, no to w tym miejscu była paprotka. A jeśli ktoś nie pamięta, no to gdzieś wam się powinien
pojawić urywek filmu właśnie z aranżacji tego pojemnika. No tutaj paprotka zmarnowała się, także musiała zostać usunięta, ale jest bluszcz, który również tutaj trzyma się nie najgorzej. Nie żeby jakoś super fajnie rósł, no ale przynajmniej też nie marnieje. Wiadomo, że w tym pojemniku, no z racji tego, że on jest taki mleczny, to tutaj też mógł być powód, że ta poprotka padła. No jednak ogólnie miała dosyć dużo światła, a wszystkie źródła, jakie znalazłem na temat paprotek, mówiły, że one właśnie wolą takie bardziej zacienione, półcień, coś takiego, żeby właśnie nie stały na pełnym słońcu. No tutaj czytaj świetle, ale jednak okazało się, że pojemnik ją pokonał. I już teraz no niestety nie wygląda to tak fajnie, jak wyglądało przedtem. Spróbujmy sobie jeszcze genie tutaj wywabić. Wrzucimy jej karażana, myślę, że to będzie najłatwiejszy sposób, żeby ją gdzieś tutaj... O, nie będziesz jadło? Będziesz jadło oczywiście, ale niestety nie wybiegłaś. Także damy jeszcze jednego. Tu masz, o znowu, kurde, tam gdzieś wszystkie spadają. No ale mieliście trochę karmienia. No i na koniec została jeszcze gram Mostola Pull Clippers, u której w tym miejscu był bluszcz, teraz go nie ma, również się zmarnował, no nie wiem czego to jest kwestia, może tak jak tam wam mówiłem, że nie mam ręki do roślin, bo podłoże cały czas wilgotne, tutaj jest już w szkle, także światła też nie brakowało, no ale zobaczmy sobie chociaż samiczkę, jest samiczka, ja sobie patrzę wywędrować z terrarium, to jest bardzo spokojny gatunek, także mogę mu tutaj na to pozwolić, jednak w domu unikajcie takich sytuacji, żebyście potem czasami nie musieli gdzieś pająka gonić. To nigdy nie wiadomo, jak to się może skończyć. W tym przypadku, o, już nawet sobie samo wraca, bo widzicie. To jest bardzo spokojny pająk. Nic nie próbuje atakować, tylko sobie spokojnie odchodzi. Do terrarium wracaj. I sobie poszedł. Teraz wam jeszcze zaprezentuję młodą samiczkę Tilto Cadvagans. Ona niedawno wyliniała, właściwie niedługo po tym, jak dostała nowe pudełko. Jeszcze chciała wyjść, a ty bardziej jesteś do gryzienia niż do wychodzenia. Mogę cię tak pogonić. Albo zrobimy tak. To nie jesteś chętna, nie chciałbym ci tutaj niszczyć tego twojego całego domku. Więc spróbuję cię wygonić bez ruszania tutaj niczego, ale jak mi nie dasz wyboru, to będę musiał się tutaj trochę poprzestawiać. Dobra, pająk nie jest chętny, żeby wyjść samemu. Także odsłonimy go tutaj trochę. Wyciągniemy to. Cyk. Oczywiście to wróci na swoje miejsce. To też można wyciągnąć. I pajączek siedzi sobie tam z tyłu. Będziesz trochę tutaj bliżej. Chodź tu nas pokaż się, ładna jesteś. Pająk się zestresował. Dobra. Tu ją trochę mamy. Niestety to jest taka złożona. Spróbujemy jeszcze coś zrobić, żeby się rozłożyła. No co ty jesteś taka niechętna do nas? O, tak się ten pajączek prezentuje. No nabrała już takich trochę bardziej kontrastowych kolorów. Zrobiła się dużo ciemniejsza. Ładniej wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy też wam się podoba. Jeszcze jej nie mierzyłem, ale jak tak patrząc na oko, to 3 cm coś około tego będzie miała. Oczywiście długości ciała. Stawmy jej kryjówkę na miejsce. Aż domek ci wraca. Tak, drugi tutaj, a w to miejsce damy robotek.
Pamiętajcie, nie wkładać palce do terrarium. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do Poecioteria. Przed Wami jest Poecioteria Formusa. To jest taki młodziak w stadium, zdaje się teraz L5. Ona niedawno sobie wyliniała, wcześniej była w Matchboxie, także postanowiłem, że sobie ją po prostu przełożę do takiego pojemnika półlitrowego, takiego sałatkoboxa. To już nie jest gatunek aż tak bardzo charakterystyczny jak Poecioteria Metallica, ale też jest całkiem fajny, no właściwie jak cały rodzaj Poecioteria. Tutaj za dużo nie wkładałem, jest tylko kawałek kory dębu korkowego, żeby ona miała gdzie się schować i właściwie to jest wszystko. Jak jeszcze trochę podrośnie, to zrobimy jakiś większy pojemnik, to się go jakoś ładniej udekoruje. Ogólnie to jest to gatunek, który występuje w Indiach, nie jest to największa Poecioteria. A co do warunków utrzymania, no to jak wszystkie poe lubi ciepło i wilgotno. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że to co Wam pokazałem się Wam spodobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zapraszam też do sekcji komentarzy, gdzie możecie zadać mi jakieś pytanie. Jeśli będę umiał, to chętnie Wam odpowiem. Ja tymczasem się będę z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.